Hej, już jestem. A zatem, słuchajcie, bierzemy się teraz w końcu za wyświetlenie jakichś pikseli. Szybciutko, ja wiem, że to trenowaliśmy, ale poprzednio opowiadałem Wam może o nieco innym podejściu do pikseli, było to niezrozumiałe. Teraz, żeby w ogóle budować program po kolei, jak widzicie, staram się przeprowadzać Was naprawdę po kolei, żeby dobierać się do ekranu Magic Matrixa, nawet jeśli jeszcze nie macie, podpowiadam, kratki. Nawet jeśli nie macie jeszcze zbudowanej płytki PCB z takim Magic Matrixem, to przecież nie stanowi to problemu, żeby sobie chociażby z kawałków tasiemki Magic LEDów ułożyć takie paski pionowe, słuchajcie, 6-pikselowe, przykleić na coś i już testować. Ja już widziałem taki filmik, ktoś mi na Facebooku pokazał, słuchajcie, fajny filmik na temat i ma to opublikować w naszym dziale DY. Dzisiaj być może się ukaże, kiedy ja kręcę ten poradnik i zobaczycie, że jednak można, a warto posiadać zestaw ATB, polecam naprawdę, moi kochani, przy czym zaznaczam, że wystarczy sobie wziąć mikrokontroler, taki maluszek Atmega 1284, wrzucić do zestawu, słuchajcie, i to nieważne, czy do jakiej wersji zestawu, może to być nawet zestaw ATB 1.0, 1.01, 1.02, 0.03, 0.04, AB i słuchajcie, no dowolny zestaw, już możecie te ćwiczenia, które z Wami omawiam, sobie przygotowywać, mając tak naprawdę pasek Magic LEDów pocięty na kawałki po 6 diod i ułożone jedno obok drugiej. Tak jak Wam opowiadałem już o konstrukcji w poprzednich poradnikach fizycznej samego Magic Matrixa. Jak ktoś chce, to może. W naszym sklepie internetowym również można zakupić Magic LEDy do tego celu. Gorąco polecam. No dobra. Słuchajcie, gdy zajrzymy sobie do pliku nagłówkowego, to zobaczymy, że tutaj również mamy coś takiego jak WS Set Pixel. Od razu uprzedzam, że to, co dzisiaj robimy w poradniku, to robimy tylko dzisiaj, bo w przyszłości przejdziemy na wyświetlanie głównie w obszarze kolorów HSV, a nie tak jak tutaj działamy RGB, ale myślę, że jak mówię, od czegoś trzeba zacząć. Skoro mamy set pixel, zobaczcie, gdzie podajemy oczywiście jak zwykle bufor, na którym chcemy działać. Podajemy X, czyli numerek piksela, który chcemy zaświecić i kolor, w jakim chcemy, żeby on się zaświecił. No bo tak. Przecież wiecie, że cały ten na górze ekranik to tak naprawdę jest jedna taśma LED, która składa się z 90 Magic LEDów. Słuchajcie, tyle tylko, że ją wygięliśmy i ustawiliśmy paski 6-pikselowe jeden pod drugim. Rozumiecie? Takie to jest proste właśnie. Niedługo dojdziemy do tworzenia w oparciu o to czcionek, literek, cyferek, ale dzisiaj idziemy mniejszymi kroczkami, żeby zrozumieć, jak to jest zrobione. A zatem skorzystajmy sobie teraz z pikseli. Ja sam tak testowałem program. W takim razie, słuchajcie, załóżmy, że gdy już skasuję nasz tutaj WSCLS zrobię, tylko że tym razem, słuchajcie, zrobię WSCLS 0, czyli skasuję, żeby ekran był ciemny i będę chciał zapalić piksel na naszym pasku LEDowym i na przykład piksel o numerze 10. Jak myślicie, gdzie to wypadnie? Jeśli liczymy lewy górny róg ekranu, że to będzie, słuchajcie, punkt zerowy, to będzie 6 i następnie będzie 0, 1, 2, 3, 4, 5, a później 6, 7, 8, 9, 10, a więc to będzie gdzieś, słuchajcie, w tej pozycji na górze powinien nam się zaświecić piksel, w jakim kolorze, i znowu zrobię go w kolorze pinki, bo tak mi się podoba, ale zresztą wiecie co, jeszcze jedną rzecz zrobię, zostawmy sobie nawet ten kolor 0x33033 pinki, a my w tym miejscu piksel na pozycji 10 zaświecimy, o przepraszam, zostawmy sobie kolor niebieski naszego ekraniku, a na fioletowo, tak na różowo zaświecimy sobie ten jeden pikselek. Zobaczmy, czy to wyjdzie. Zobaczycie, jak to działa. Dotknięcie, będziecie mogli wykonywać sami własne ćwiczenia. Zobaczcie, jak łatwo się to ładuje bezprzewodowo do mikrokontrolera, nawet jak działacie na zestawie ATB z modułem Atnel Wi-Fi 232T. A zatem wgrywam i obserwujemy. Och, tu chyba dwa razy niechcąco kliknąłem niepotrzebnie. Dwuklik zrobiłem. Jeszcze raz zrobię. Uwaga, jeden klik tylko. No i teraz chyba coś mi się zacięło, sekundka, słuchajcie, info, dobra, poszło. I teraz jeszcze raz załadujemy, uwaga, klik. Idzie, zaraz pójdzie, proszę bardzo. I na górze, zobaczcie, widzimy, jeden pikselek zaświecił pośród tego niebieskiego ekranu, niebieskiego morza pikseli. Dlatego sobie teraz inne wyzerujemy
skompilujemy. Ja wiem, takie zabawy, ale żebyście zobaczyli, jaką drogą można to ćwiczyć. Jeszcze raz, tylko raz tutaj kliknę, załaduję. Teraz będzie tylko jeden świecił pikselek na fioletowo. Fajnie? No to słuchajcie, żeby tak dokończyć zabawy, to postawmy sobie jeszcze ze dwa inne pikselki w różnych miejscach, na przykład na pozycji 71, pikselek o kolorze, tutaj widzicie, zielonym, i pikselek o kolorze żółtym na pozycji 27. Na razie liczymy pasek jako jedną przestrzeń, jedną wielką tablicę. Zobaczmy, czy zaświecą się teraz 3 piksele, moi drodzy. A więc uwaga, upload hex. Poszło. I uwaga, nade mną pojawiły się 3 piksele. Widzicie kolorki 3? Pomarańczowy, taki fioletowy, różowy, żółty i zielony, zgodnie z oczekiwaniami. Żeby jednak sobie przećwiczyć, tu sobie postawię takiego delay MS, żebym widział, że ten etap mi przechodzi prawidłowo, to po wyświetleniu tego odczekam sobie sekundę. Natomiast teraz przygotuję z Wami właśnie zegarek Predatora. Jak myślicie, jak to zrobić? No ja bym przygotował sobie, słuchajcie, małą funkcję, która będzie mi wyświetlała w przypadkowych miejscach na ekranie piksele, w przypadkowych miejscach na ekranie, a mamy przecież 90 diod, tak? Czyli trzeba losować za pomocą funkcji random wartości od 0 do 89, zgadza się? Pomyślcie sobie. Oprócz tego trzeba losować wartości kolorów, a wartości kolorów musimy losować jako liczbę uint32t, czyli tak naprawdę 4-bajtową. Tymczasem funkcja random zwraca, rand funkcja zwraca nam wartość 16-bitową. Jak do tego podejść? No, wydaje mi się, że warto napisać sobie przede wszystkim funkcję, która będzie do tego służyła. Ja bym sobie zaczął przygotowywać taką funkcję. Napiszemy ją tutaj nieco poniżej funkcji main. Proszę bardzo. Random pixels. I teraz w ramach tej funkcji random pixels zrobię tak. Skasuj mi cały pasek na 0, żeby od nowa po wywołaniu funkcji było wszystko skasowane. Oczywiście na końcu, gdy już wykonam w środku kilka operacji, to zrobię display, żeby to się pojawiło na ekranie. A teraz będę chciał wylosować ileś pikseli. Jakby to zrobić? No pomyślcie sobie, może ktoś już ma pomysł. Proszę bardzo, for na przykład uint8t i równe 0, czyli od 0 do i mniejszego, powiedzmy od 20, czyli chciałbym, żeby się 20 pikseli wylosowało, i plus plus, i to mamy tylko iterację. Otwieramy nawias klamrowy i będziemy sobie pisali funkcję, która ma nam wylosować te właśnie nasze piksele. Zobaczcie, przekopiłem sobie funkcję stąd do rysowania piksela, ale po pierwsze muszę wylosować pozycję. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Otóż słuchajcie, zastosuję sobie funkcję z języka wbudowaną w AVRGCC o nazwie rand. Ona jest bez argumentu, ale uwaga, ona zwraca rezultat 16-bitowy, a zatem mogłyby się pojawić liczby o wartości większej niż 90. Byłaby masakra, ponieważ my próbowalibyśmy zapisać to do tablicy i przekroczylibyśmy limit, a mamy możliwość tylko od 0 do 89, ponieważ ma elementów naszej tablicy ma być tylko 90. Więc co trzeba zrobić, żeby to ograniczyć, tą funkcję rand? Zrobić po prostu miodulo, czyli procent, słuchajcie, 90. Gdy to zrobimy, to ten element będzie wyliczany, zawsze będzie za pomocą modulo ograniczany do wartości od 0 do 89, a więc nie przekroczymy indeksu tablicy. No dobra, teraz nieco trudniejsza sprawa, to przy okazji tak naprawdę różnych technik programowania w języku C, trzeba wylosować kolor, ale kolor to liczba 32-bitowa, tymczasem jak powtarzam, rand zwraca rezultat uint16t. Nie wierzycie? To zobaczcie, gdy sobie tutaj kliknę, to zobaczcie rand i zwraca int, tak? Widzicie? No dobra, skoro int, to znaczy, że zwraca nam, można powiedzieć a propos liczby 32-bitowej, dwie jej części. Starsze słowo po lewej stronie i młodsze słowo. Spróbujmy do tego podejść w ten sposób, że najpierw obliczymy starsze słowo, najpierw obliczymy wartość, powiedzmy, rand. Słuchajcie, to nam zwróci 16 bitów, ale musimy je przesunąć
słuchajcie, w naszym wyrażeniu w lewą stronę o 16, a zatem przesuńmy o 16 bitów w lewo. Tyle tylko, że jeśli nie określimy typu takiego wyrażenia, to niestety kompilator tutaj nam trochę krzyknie, zobaczcie, gdybym spróbował skompilować, dlatego że kompilator, domyślna promocja jest do typu uint 16. I zobaczcie, że to się zgadza, bo jak sobie kliknę teraz kompilację, to tu mi wyskakuje warning left shift count większy, równy niż i tak dalej, jak to sobie zrobić? Oczywiście wystarczy zrobić rzutowanie jawne, uint 32, podkreślenie T, i już kompilator, jak to się mówi, nie będzie darł nam japy. Tyle tylko, że w tym przypadku wylosujemy tylko zawartość starszego słowa naszej liczby 32-bitowej, a więc kolorki będą się zmieniały w zakresie tak naprawdę tylko koloru czerwonego, bo zrozumcie, mamy liczbę 4-bajtową, a nie 3-bajtową, nawet koloru tylko zielonego, ponieważ kolory mamy GRB. Tu będzie w starszym słowie brany tylko ten młodszy bajt, który będzie określał kolor G, a więc będą mogły się pojawiać tylko różne odcienie koloru zielonego. Jak dodać drugi bajt? Otóż zrobimy operację OR i RAND, słuchajcie, który nam zalosuje OR młodszą część słowa 32-bitowego. Zobaczcie, że w tym momencie nie będzie żadnego problemu, to nam zadziała. Możemy sobie zatem wywoływać takież oto efekty za pomocą takiej funkcji. Wyprowadźmy jej nagłówek na górę, chyba że ja już wyprowadziłem, tak, wyprowadziłem. W takim razie przydałoby się, żeby teraz przypadkiem nie napisać programu w sposób blokujący, napisać obsługę timera i co ileś tam milisekund wywoływać właśnie ten efekt na ekranie. Na początku tak, żeby to się automatycznie wywoływało, jak widzieliście na początku filmiku, a później spróbujemy to skorelować jeszcze z pilotem, żeby po naciśnięciu dowolnego klawisza. Ale tu dajcie mi sekundkę przerwy i zobaczycie, jak Was przeprowadzę przez te rzeczy. Zauważcie, że już na tym etapie uczymy się nie tylko mając na uwadze poprzednie poradniki tego, co było w poprzednich, ale jak tworzyć wielozadaniowy projekt. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. A więc już jestem, lecimy dalej, moi drodzy. W takim razie w tejże pętli głównej naszej, zobaczcie, jak pięknie wygląda program, gdy nie rozpisujemy tego tutaj na jakieś setki linii, tylko wszystko ładnie sobie tutaj mieścimy. Oczywiście w wielobuku timery programowe są jeszcze fajniej omówione, ale ja postanowiłem tutaj omówić wykorzystanie timera programowego na bazie już chociażby Bluebooka, tak, żeby do prac nad Magic Matrixem mogli przystąpić również początkujący, czy te początkujące osoby, które na dzień dzisiejszy posiadają tylko Bluebooka i Greenbooka, a jeszcze nie posiadają Yellowbooka. A zatem if timer 1, nie mylić tego proszę z timerem sprzętowym, oczywiście wykrzyknik, ponieważ sprawdzamy, czy ma wartość 0. Jeśli ma wartość 0, to timer 1, słuchajcie, zrobimy, że równa się 50. 50 razy 10 milisekund to da nam zmianę co około pół sekundy. Pi razy oko w związku z tykaniem timera, serca timera w przerwaniu, o czym mowa jest oczywiście w Bluebooku. Zapraszam do Bluebooka, natomiast patronów, jeszcze raz mówię, proszę zgłaszać się na pisać na konto patron@atnel.pl. Mówię o stałych patronach, podać swój mail z patronite.pl, gdzie dokonaliście wsparcia. Proszę powiedzieć, od ilu miesięcy minimum jesteście patronami. Bardzo chętnie podeślę źródła totalnie za free do tego poradnika. To jest mój ukłon w kierunku patronów. A zatem możemy sobie, słuchajcie, wybierać teraz, wyświetlać tą funkcję display, nie display, tylko przepraszam, funkcję możemy sobie używać
Ach, ja jej nie przyniosłem do głowy. Random Pixels, słuchajcie, nagłówka, więc muszę przenieść. Kopiuj nagłówek. Przenoszę tutaj. Proszę, ja was bardzo. I teraz ona miała za zadanie wyświetlić tylko 20 randomowych pikseli. A więc sobie ją tutaj wkopiuję. I co się teraz będzie działo? Przeanalizujmy sobie w naszym programie głównym. Otóż będzie sprawdzany non-stop, czy coś nie zostało odebrane przez RS-232 po to, żeby działał nasz chociażby bezprzewodowy programator w oparciu o Atmel Wi-Fi 232T, a w przyszłości również będziemy mogli robić komunikację na przykład z naszego smartfona, z naszym Magic Matrixem i to też będę chciał wam pokazać. Tutaj drugie zdarzenie, które cały czas czuwa, czy coś nie przyleciało z pilota, ale o tym za chwilę. Następnie mamy mechanizm timera programowego, tę pustą linijkę możemy sobie skasować, który będzie to timer co 500 milisekund tak naprawdę wyświetlał jakiś randomowy screen, właśnie robił takiego Magic, nie Magic Matrixa, tylko zegarek Predatora. Zobaczmy, czy to zadziała. Skompilujmy zatem, przełączmy się na bootloadera, zobaczcie, tu mignęło, a zatem MK Bootloader odświeżył swoją zawartość, patrzymy w kamerę na górze, wgrywamy zawartość do środka, klikam raz i zobaczmy, czy wszystko zadziała. Uwaga, tu była sekundka przerwy i proszę bardzo, mamy zegarek Predatora. Chcecie zobaczyć, że to działa tak naprawdę? No to zobaczcie, mieliśmy, jak to można sobie modyfikować, pobawić się. Ja powiem wam jeszcze raz, wcześniej, gdy działałem z Magic Matrixem i miałem nadawać kolorki godzinom, pamiętacie z poprzednich poradników, dacie, dwukropkowi, to zawsze, kurde, jako ten facet mało kolorów widziałem. Tutaj natomiast tyle kolorów dostrzegam, takich pięknych, pastelowych w tym zegarku Predatora, że szok, słuchajcie, nawet szare kolory. No coś pięknego, ale dobra. Załóżmy, że chcielibyśmy zmienić sobie efekt. Zobaczcie, teraz losujemy tylko około 20 kolorów, gdzie czasem może się trafić nawet kolor czarny, czyli wartość 0. Spróbujmy sobie dać coś gorszego. Powiedzmy 90, słuchajcie, pikseli spróbujemy losować, przy czym pamiętamy, że one i tak się wyświetlą tylko w ramach naszej tablicy. A zatem skompilujmy, przejdźmy na bootloader, pokazuję wam sposoby własnego, słuchajcie, no własnej zabawy z takim kodem. Wgrywamy do mikrokontrolera, zobaczymy, co się będzie działo. Myślę, że to już dużo da do myślenia wielu osobom. Uwaga, czekamy. Proszę bardzo, to już jakaś gra w życie. Bardziej zaawansowany zegarek Predatora. Tamten Predator z tamtego filmu był starym dziadkiem, który miał monochromatyczny czarno-czerwony zegarek. My zobaczcie, jaki mamy rozbudowany. Jakby ktoś zapytał, czy możemy zrobić coś więcej, no dajmy 200. Strzelam, sam się zastanawiam. Pewnie będzie jeszcze więcej pikseli zapchanych na ekranie i będą się zmieniały w różny sposób wartości. Zobaczcie, powiem wam, że jak sam to zrobiłem, to siedziałem i się bawiłem tym efektem jak dziecko, kurczę, obserwując te kolorki tam, ja widzę to w tamtej kamerze, powiem wam, że no coś niesamowitego, ale słuchajcie, spróbujmy przeżyć tę dziecięcą radość razem, bo ja to się bardzo cieszę, nie wiem jak wy, ale no ja jestem podniecony w dziecięcy sposób takimi kolorkami. Uwaga, wgrywamy w SAT na nowo bezprzewodowym programatorem, start i proszę bardzo, jeszcze więcej kolorków, kolorowe groszki, można powiedzieć, że aż się niedobrze robi. Dla odmiany spróbujmy sobie losować tylko 5 pikseli, już tak na koniec, póki kończymy omawianie timera programowego, bo zaraz dobierzemy się do sprawdzania, chociaż tak na gorąco pilota. Dlaczego wam to pokazuję, już wam tłumaczę. Zobaczcie, teraz tylko 5 pikseli losujemy na ekranie i 5 pikseli się pojawia. Jak widzicie, czasami 4, ale to dlatego, że niektóre wylosują wartości zerowe, jeśli chodzi o kolor, a więc jest ciemno. Widzicie, jak można się bawić? No dobra. Powiecie mi, po co takie durne zabawy? No nie są to durne zabawy, bo dokąd nie byłem w stanie przetestować od razu i zabrać się za stworzenie fontów, obsługi fontów, co jest oczywiście troszeczkę trudniejszym zagadnieniem, ale oczywiście co? Opisanym w Green Booku. Mówię wam, polecam Green Booka. Do góry nogami trzymam, słuchajcie. Warto zakupić Green Booka i z niego korzystać, bo słuchajcie, dzięki niemu mamy również, tutaj jest taka piecząteczka, pewnie w tej kamerze to będzie nie do końca dokładnie widoczne, można uzyskać program Pixel Factory gratis do generowania fontów. Myślę, że warto, a więc, a nie tylko, opisany jest sposób generowania fontów. Naprawdę sporo wiedzy przekazuję w swoich książkach i dlatego warto, myślę, mieć je pod ręką. A więc zanim stworzę fonty, co
ja tu pokazuję wam tok swojego myślenia, gdy tworzyłem Magic Matrixa, pomimo że niektórzy mówią, że jestem zaawansowany, ja mówię, że jestem wciąż początkującym programistą, może kilka kroków przed tobą czy przed tobą, a taka jest prawda, to i tak jak widzicie w ten sposób po kolei tworzę. Przy czym ja tworząc te kroki pojedyncze programu, żeby testować, czy mi działa wyświetlanie pikseli, obsługa pilota, którą zaraz przetestujemy, wymyślam przy okazji dla swojej łepetyny jakieś ciekawe rzeczy, żeby przynajmniej jak to dziecko się pocieszyć i popatrzeć na ten ekran. Wiem, że jak sroka w kość, bo co mi to daje, ale może to przyniesie wam pomysły na przyszłość do pisania własnych programów. No dobra, załóżmy, że ten timer nam jest niepotrzebny. Teraz chcemy przetestować, czy działa nam, co, kurka wodna? Pilot. W takim razie napiszmy sobie obsługę pilota w taki sposób, że jeśli klikniemy dowolny przycisk, słuchajcie, na klawiaturce numerycznej od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, do 0, przepraszam, to będziemy mogli wywoływać oddzielne efekty na ekranie, czyli wywoływać tą funkcję Random Pixels. Jak to zrobić? No zdarzenie już mamy zaprzęgnięte do roboty. Mamy zarejestrowaną naszą funkcję do obsługi IR. Zatem pozostało nam nic innego, słuchajcie, jak tylko napisać obsługę. Tutaj mamy ciało tejże funkcji, a więc możemy zrobić, że, uwaga, żeby to się nie powtarzało za każdą nadlatującą ramką, to możemy zrobić if ktime, na przykład gdy ktime jest 0, czyli gdy otrzyma tylko zerową ramkę, tak, end command, a zrobimy sobie na obsługę jednego klawisza, bo po co więcej, gdy wartość command jest równa 1, czyli gdy klikniemy sobie przycisk na klawiaturce numerycznej 1, to ma być wywoływana za każdym razem funkcja random, jak ją nazwałem? No tutaj mam random pixels, proszę bardzo, random pixels. I teraz to za pomocą pilota będziemy robili zegarek predatora. Zatem pilot, przepraszam za to moje dziecinne może porównania, ale tak mi głowa pracuje, słuchajcie, zamiast tym takim paznokciem, bo nie mam takiego długiego paznokcia predatora, jeśli oglądaliście ten film oczywiście, żeby sobie klikać po tym zegarku, to ja pilotem będę sobie, prawda, klikał po tym zegarku, żeby się zmieniały wartości, robił ustawienia. Pira z oko, naprawdę, tu chodzi o zabawę i o to, żeby połączyć zabawę z programowaniem, żeby każdy z was mógł to robić. A zatem, zobaczcie, wyłączyliśmy sobie te miganie w timerze automatycznie, a chcemy, żeby poprzez przyciskanie przycisku 1 zmieniać te wartości. A przy okazji sprawdzimy, czy działa nam prawidłowo obsługa pilota. Uwaga, klikam. Wgrywamy to do mikrokontrolera, słuchajcie. Teraz zobaczcie, na górze wyświetliły się 3 piksele, minęła sekunda i nic się nie dzieje. A zatem widać, że nie działa nam ten timer 1. W takim razie biorę pilota, kieruję tam w kierunku, mam nadzieję, że mi dostrzeli i jedyneczkę będę klikał, może z tej pozycji, kurde, tu nie wiem jak rękę sobie ułożyć, słuchajcie, będę klikał jedynkę w kierunku, tam mam kamerę niestety i będę klikał, uwaga, jest, zobaczcie, tada, ciach, klikam jedyneczkę i widzicie, zmieniają mi się piksele, żeby udowodnić, że to działa na 100%, to oczywiście zmienię sobie wartość w tych moich random pixels, żeby znowu losowało mi na przykład 45 pikseli, proszę, ja was bardzo, przy czym zauważcie, może tego, ach, tu chciałem wgrać za pomocą klipsa i programatora sprzętowego, ale ja wam przepraszam, wybaczcie mi, tylko programator bezprzewodowy, a więc za pomocą MK Bootloadera. Jak widzicie, wygodnie się wgrywa, wsadzik pięknie leci. I teraz zobaczcie, klikam pilotem, tylko uwaga, jak wcisnę przycisk i nawet go trzymam, ramki dalej lecą, on mi tylko raz wyświetla. Zobaczcie, że obsługa pilota podczerwieni z Greenbooka, no nie chcę się chwalić, ale no, mogę powiedzieć, że jest rewelacyjna. To już naprawdę wiele osób to napisało. No, trudno to ukrywać, trzeba się z tym nauczyć jakoś żyć. Spróbujcie sobie to wykorzystać, ale załóżmy, że chcielibyśmy, nie że od każdego kliknięcia przycisku, jak widzicie tutaj ta ręka mi się tak pochyla w tej kamerze, dobrze, że tu w sporej rozdzielczości nagrywam filmik, więc wszystko dobrze widać. Chciałbym nacisnąć i chcielibyście zobaczyć, że tymi ramkami będę strzelał, ażeby te w trakcie wciśniętego przycisku, żeby zaobserwować, że ramki w kółko lecą i że to się zmienia. To wystarczy, słuchajcie, że w procedurze obsługi pilota usunę pilnowanie zmiennej keytime, a zatem zawsze, gdy będzie jedynka w command,
Tak? A to będzie za każdym razem, gdy będzie ramka nadlatywała nowa. Zobaczcie, jakie jest znaczenie tego polecenia keytime, dzięki temu, któremu można uzyskiwać reakcję na krótkie wciśnięcie przycisku, długie wciśnięcie. No, ciekawostki można robić z obsługą pilota po czerwieni z Greenbooka, zapowiadam wam. A więc wgrywamy sobie Hexa bezprzewodowym programatorem do mikrokontrolera. Słuchajcie, zobaczcie, mamy standardowe nasze 3 pikselki jako CLS. I teraz zobaczcie, wciskam przycisk jedynkę, ale trzymam go wciąż. Uwaga, zobaczcie, klikam, puszczam, klikam, widzicie? Tak szybko nadlatują ramki, a jednocześnie procek nam rysuje i trwa gra o życie. Słuchajcie, zegarek Predatora bardzo szybki. Zobaczcie, takie wydawać by się mogło głupie ćwiczenie, a pokazało, jakimi ja metodami w swoim dziecinnym myśleniu, a nie jak śpec, idę i po kolei testuję działanie dosyć wielkiego programu, dosyć wielkiego projektu. Mam nadzieję, że wam, tak jak mnie, sprawi to mnóstwo przyjemności, jak będziecie sobie to testowali nawet na zestawie uruchomieniowym ATB, dowolnym, mówię wam, nawet starym 1.01, 1.02. Tylko wystarczy sobie wrzucić Atmegion 1284, a jeśli doceniacie to, co robię, moje poradniki, to nie będzie dla was problemem kupić taki mikrokontroler Atmega 1284 o 6 zł drożej w naszym sklepie atnel.pl, w przeciwieństwie do malkontentów, którzy narzekają, że jest za drogo. A tymczasem poczujecie moc, jaka jest razem ze mną, jaką i wam przekazuję. Życzę miłej zabawy, jeśli poradnik wam się podobał i osiągnęliście kolejny skill i etap w tworzeniu Magic Matrixa, a jest mi miło. Miło mi będzie również, jeśli po drodze z moimi poradnikami będziecie pokazywali w naszym, na naszym forum, słuchajcie, na naszym forum atnel.pl w dziale DY nowe rzeczy. Zresztą zobaczcie, to wam pokażę przy okazji, że w czasie, gdy kręcę ten poradnik, to już w elektronice praktycznej zapowiedziane są publikacje dotyczące Magic Matrixa, więc jest spore zainteresowanie, słuchajcie. Więc polecam wam wszystko, liczę na wasze wsparcie, na rozwój kanału Atnel Mirek K36 na YouTube, że wesprzecie mnie naprawdę i na poważnie, że to się wszystko rozbuduje i że uda mi się przyciągnąć i zainteresować wiele osób programowaniem, ponieważ jest to fajna rzecz, a może się przydać nie tylko nam, elektronikom, ale nawet programowanie każdemu się może przydać, bo jak nie na mikrokontrolerach, to na PC-cie można sobie często pomóc w życiu w wielu sytuacjach. Tymczasem kończę już, nie ględzę, zapraszam na następny poradnik, dajcie mi znać, czy ta droga rozwoju poradników w oprogramowaniu Magic Matrixa wam się podoba. I przypominam wszystkim patronom jeszcze raz na sam koniec adres patron@atnel.pl i 21 patronów, którzy po tym poradniku oczywiście się zgłoszą do mnie, otrzyma ramki do Magic Matrixa zupełnie za free, plus tylko za pokrycie kosztów przesyłki. Postaramy się to wysłać najtańszą przesyłką pocztową. To jest sztywne, twarde, więc nie będzie trzeba tu jakichś specjalnych opakowań. Waga jest niewielka. Tylko kupić jakąś może kopertę bąbelkową i uda się to do was przesłać. Obiecuję, ja sam otrzymałem to gratis i wam również, z wami się również podzielę tym gratis, jeśli chodzi o ludzi, którzy chętnie wsparli. Powiem wam tak, jeśli posiadacie takie ramki i czasami się ogłaszacie na YouTube, to może dajcie mi znać i podeślijcie do mnie te ramki. Słuchajcie, ja oczywiście też pokryję koszty przesyłki. Podeślijcie do mnie. Mnie łatwiej będzie zrobić dystrybucję tych ramek również za free. Jak widzicie, mówię, że nie sprzedaję ich. Również jeśli od kogoś otrzymam gratis ramki, to również gratis przekażę je wszystkim osobom, bo na początku wymyśliłem taki zegar oparty o te ramki. Słuchajcie, potem się okazało, że myślałem, że te ramki łatwo będzie zdobyć, potem się okazało, że troszkę ciężko, ale jest wielu ludzi dobrej woli, którzy piszą do mnie i mówią, że posiadam takie ramki, mogę się nimi podzielić, tylko że nie każdy na YouTube czy na forum zauważy informację, że ktoś z was posiada, a u mnie w poradnikach ja będę często o tym informował i łatwiej będzie mi dystrybuować te ramki. Jeśli macie je za free, nawet jak będą odpłatne, to też to rozważę, później przekażę ludziom, czy chcą budować sobie Magic Matrixa. A jak widzieliście, efekty zegara są świetne. Zresztą na koniec zobaczcie, gdy sobie teraz mogę wziąć oryginalny projekt, skompilować go i ten projekt wgrać za pomocą MK Bootloadera, tylko że wybiorę sobie release nie z naszych ćwiczeń, tylko z oryginalnego
w sadu, to proszę bardzo, na górze zamiast zegara Magic Matrixa załadujemy sobie drogą bezprzewodową nasze urządzenie. Tu już widzicie, w sad jest dużo większy, bo 34 kB i to leci sobie po Wi-Fi, słuchajcie. Zobaczcie. I uwaga, zegarek na górze startuje, tęcza. Tu próbuję wykrywać kartę dźwiękową, ale ją na razie odłączyłem. Widzimy już Magic Matrix, zegarek działa. Liczę na Wasze wsparcie, jeszcze raz zapowiadam na YouTube, jeśli Wam się to podoba. To zapraszam Was do wsparcia, również poprzez Patronite. Zobaczcie, że godzina jest dosyć późna, kiedy kręcę ten poradnik. Kiedy ja go jeszcze zmontuję, cała nocka przede mną, ale cóż, miło mi się pracuje dla Was. Czuję się przez Was zatrudniony i chciałbym Wam jak najwięcej pokazać na moim kanale. Pa, pa, heja!